Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Te dwa powołania, wbrew pozorom, mają ze sobą sporo wspólnego. Dlatego metropolita warmiński zaprosił na spotkanie opłatkowe dziennikarzy. Kilkunastu przedstawicieli lokalnych mediów, radiowcy, dziennikarze telewizyjni i redaktorzy gazet. Wszyscy zebrani w jednym miejscu podczas spotkania opłatkowego zorganizowanego przez Metropolitę Warmińskiego. W pewnym sensie wszyscy i my jako ludzie Kościoła i wy jako ludzie środków przekazu jesteśmy w służbie człowiekowi. Spotkanie było okazją do chwili refleksji i wzajemnego składania życzeń. Możemy sobie życzyć tego, żeby ten nowy rok nadchodzący był obfity właśnie w materiały, żeby każdy z nas znalazł swoje miejsce, żeby miał pomysł na siebie. Spokoju, normalnych, spokojnych dni, żeby to wszystko tak nie pędziło do przodu, żeby było trochę takich momentów na zastanowienie się, na przyhamowanie. Arcybiskup Józef Górzyński pomysł zorganizowania spotkania z dziennikarzami przywiózł z Mazowsza, gdzie wcześniej pełnił posługę. W życzeniach kierowanych do dziennikarzy, a za ich pośrednictwem do wszystkich mieszkańców regionu, duchowny zachęcał do refleksji i zadumy nad sensem świąt. Wszyscy mamy pragnienie pokoju. Ono wybrzmi bardzo mocno w te święta, ponieważ już hasło, które aniołowie wzniosą w kontekście wydarzenia narodzenia Pana Jezusa, będzie właśnie przesłaniem pokoju. Podczas spotkania dziennikarze poznali również plany kurii na nadchodzący rok, który obfitować będzie w ważne wydarzenia. Będziemy obchodzić setną rocznicę objawień Matki Bożej Fatimskiej, jak również w Kościele Polskim rok świętego brata Alberta, a dla naszego kościoła lokalnego będzie też szczególne wydarzenie, mianowicie 140. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Uroczystości zaplanowano na 10 września. Będą miały charakter ogólnopolski. Spotkanie opłatkowe z udziałem przedstawicieli mediów zorganizowano po raz pierwszy w historii Kościoła Warmińskiego. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv